А вот и польская подача. И немецкий прием, вот как хотите. Еще одна с подачи, на сей раз влажно очко выигрывает. Ну, такая, знаете, пограничная подача в поле, непонятно, да. И вот выровнять игру очень важно для сербов в этой концовке. Если о первом сете мы говорили, что, может быть, не попали в игру, не вошли, непривычные условия, то сейчас мы можем это с ними делать, сейчас надо и будет так добиваться. А результаты поляков, Мариус Лазлу. Jeszcze raz 121 km na godzinę. No, kapitalna gra Mariusza Wlazłego w zagrywce. Piłka setowa. Третье очко влажное, подачи набирает, но на его подачу сюда проблемы сборной Германии еще больше, чем обычно. Mariusz Wlazły. A Mariusz Maciejko właśnie dzisiaj zagrywa 116, będzie chyba mamy rekord dzisiejszego dnia. 118 przestrzelił, ale zdaje tak, tak dobrze. Druga przerwa techniczna przy bardzo wysokim prowadzeniu. Tylko nie trafił pomarańczowy. Tak proszę jest. Bardzo, no, razi swoją zagrywką. To jest rekord, 121 km na godzinę. No nie może się kątę dziwić, myślę, że nieraz takie zagrywki dostał na treningu. Ale takich zagrywek się po prostu nie przyjmuje. Zostają do tego przyjęcia Argentyńczycy. No i proszę, co też wyprawia Mariusz Wlazły, 122 km tym razem. On był out, pokazuje mu wyraz to, no ale odsuń się od tej piłki, jak te 122 i oceń. Pierwszy atak, mamy dobrą kontrę. Mamy przyjęcie, to ważne. No i zagrywka, proszę bardzo, tego jeszcze sięgnie Gonzalez. Prowadzimy na drugiej przerwie technicznej w secie pierwszym różnicą 4 punktów. Stankowicza. Jeszcze ma parę zagrywek. Chyba by się zmęczył. Ale ojej, razie... ojej, 120, 120, to już jest pocisk. Nie no, Mariusz chciał prosić, zdejmij mnie do Stefana, patrz się, dawaj, zdejmuj, bo boli kolano, ręka cię może...